Witam. Dziś 18 marca 2024 rok. Akurat godzina wczesna, gdzieś około 11. Ale chciałem porozmawiać o wczorajszym dniu. 17 marca 2024. I tak wygląda kosmogram wczorajszego dnia. Dlaczego nie zrobiłem? Dlatego, że no troszeczkę mało czasu i też co to ukrywać, YouTube robi też jakieś dziwne rzeczy. Proszę zwrócić uwagę na pewną sytuację planetarną, to znaczy tutaj na dokładnie na ryby. I w rybach mamy Słońce, koniunkcja z Neptunem i z kolei Saturn. Wenus. Trzy planety plus światło w jednym znaku, ale najważniejsza jest ta koniunkcja. Ta koniunkcja będzie trwała przez 4 dni prawie i ma ogromny wpływ. Przede wszystkim najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest forma wyzwolenia swojego duchowego. Czy jeżeli masz możliwość albo jesteś związany z jogą czy z jakąkolwiek dziedziną, której możesz medytować czy możesz działać właśnie duchowo, to otwórz się i przede wszystkim bierz to pod uwagę. Następną rzeczą, która jest gdzieś tak od czwartku już można rozpocząć myśleć o działaniach biznesowych. To jest też bardzo istotna rzecz, dlatego że ten Neptun przejdzie już, znaczy Słońce przejdzie do znaku Barana i możemy rozpocząć jakiekolwiek działania. To też jest bardzo ważne. I jeszcze najważniejsza rzecz z tym, w związku z tym, że właściwie rozpoczynamy taką nową kartę w tym tygodniu, bo przecież Słońce wchodzi do Barana i mamy przez te do znaku Barana, do tego momentu, mamy ten okres ogromnej burzy mózgu. Czyli możemy rozważać najważniejsze rzeczy, które do tej pory nie mieliśmy możliwości, ponieważ wchodzimy w nowy rok, ten powiedzmy, że solarny, i on daje nam jakby nowy impuls. To jest bardzo ważna sytuacja. Wszystkie znaki, znaczy tutaj aż raz łącznie z medium celi tutaj, proszę zwrócić uwagę, są w znakach zmiennych, więc przyszykowujemy się do nowej ekspansji w nową rzeczywistość. Ta nowa rzeczywistość jest przed nami dosłownie o krok. I dlatego warto by było z tego skorzystać. W dodatku w tej chwili, akurat mam tutaj na 17 jest kwadratura Słońca z Księżycem. Przyszły tydzień rozpocznie się pełnią i do tej pełni możemy naprawdę wiele wykonać. Naprawdę wiele wykonać, zrobić sobie, to znaczy już jest 18, mamy 17, ale mamy 19, mamy 20. Także mamy naprawdę wiele do załatwienia i zbudowania przed sobą nowej rzeczywistości, która jest tak szalenie ważna, ale najważniejszą rzeczą jest to, że możemy przygotować siebie do nowych wyzwań, czy to, co żeśmy liczyli i czekali tak długo. Także tutaj w tym momencie trzeba przyznać, że świat pracuje, powiedzmy, że na nas. Także tutaj kosmos pracuje na nas właściwie, tak powinno się powiedzieć, więc dziękujemy kosmosowi i każdego dnia proszę rano rozpocząć działania i tak mniej więcej po zachodzie Słońca stwórzcie sobie taki moment takiego
podejścia bardziej do, no można by to powiedzieć, świadomego myślenia, co dalej. To nie jest burza mózgów, tylko kreowanie swojej rzeczywistości. Jak siebie widzicie w tym nowym pokoju, w tym nowej przestrzeni, w nowym założeniu, w nowej odzieży. Właściwie możemy rozmawiać o wielu rzeczach, dlatego że przystępujemy do zupełnie nowego podejścia. Neptun nam pozwala na pewne, ponieważ oddalamy się od niego i Neptun jest formą właśnie tej wody, tego wszystkiego, co jest w pewnym sensie marzeniami, a przecież my składamy się z dużej ilości płynu, tak? No, bierzmy to pod uwagę również. I on w tej chwili krystalizuje nasze podejście do życia, co jest najważniejszą rzeczą w tym naszym bycie. Pozdrawiam wszystkich oczywiście i przepraszam, że tak dziwnie, ale ostatnio coś się dzieje tutaj na YouTubie, ale w innych filmach. No i co, życzę Państwu wzmagań właśnie z tym wszystkim, o czym mówiłem. No i niech Wam pomoże światło, Bóg. Do zobaczenia.